Cześć, witajcie. Trochę mi to zajęło, ale wreszcie mogę powitać Was w recenzji Poco X4 Pro. Czy Poco zrobiło to, co zazwyczaj, czyli zaoferowało fajny telefon za fajne pieniądze? Na początek kilka słów na temat stylówy naszego Poco. Telefon można uznać za całkiem atrakcyjny. Co prawda ma dość ogromny kontynent, bo to już nie jest wyspa, to jest kontynent aparatu fotograficznego, chociaż sam aparat jest nieprzesadnie rozbudowany tak naprawdę. Mamy tutaj tylko 3 obiektywy, a reszta to są wypełniacze, zaślepka, diodka, no i wielka ramka z dużym logotypem. Nie każdemu to się spodoba, wiem, ale tył telefonu prezentuje się już całkiem fajnie. Ma takie, widzicie, ciekawe wzory na tylnej ściance. Tu akurat widzicie wersję czarną, ale jest jeszcze wersja żółta i wersja niebieska. Moim zdaniem dużo bardziej ciekawsze niż ta. No, niemniej podobno Polacy lubią najbardziej kolor czarny na smartfonach. Obudowa, choć oparta o ramkę z tworzywa, okazuje się dosyć sztywna i dosyć odporna na użytkowanie. Telefon, widzicie, wygląda ciągle jak nowy, a używałem go dobrze ponad miesiąc, także nie ukrywam, była okazja do uszkodzenia obudowy i to niejednokrotnie. Ale telefon ciągle jest cały, na tyle nie widać za bardzo mikrorysek, na froncie również nie, zatem obudowę można ocenić pozytywnie, ale niestety ponarzekam jak zwykle na brak wodoszczelności, chociaż w niedrogim telefonie nie jest to tak oczywisty element wyposażenia. Cóż powiem o wyświetlaczu naszego Poco? Jak na cenę urządzenia jest bardzo dobry. To płaska AMOLEDowa matryca o przekątnej 6,67 cala, rozdzielczości oczywiście Full HD, a do tego ze 120-hercowym odświeżaniem obrazu. Naturalnie w interfejsie znalazły się rozbudowane opcje związane z dostosowaniem wyświetlacza do naszych potrzeb i upodobań. Jest oczywiście ciemny tryb interfejsu, jest ochrona wzroku przed szkodliwym światłem niebieskim, no i oczywiście mamy możliwość dostosowywania balansu kolorów do naszych upodobań. Ja akurat preferuję opcję żywe. Wtedy kolory rzeczywiście są dosyć intensywne, ale miłe dla oka. Do tego ekran oczywiście oferuje nam znakomitą czerń i dosyć dobrą jasność. Może nie jest to najwyższa jasność, jaką w tej chwili możemy spotkać na rynku. Nie jest to szczyt rewelacji, ale telefon w słoneczne dni spisuje się całkiem nieźle, a po zmroku nie męczy oczu. Co ciekawe, choć jest tu ekran AMOLED, czytnik linii papilarnych mamy klasyczny, na boku obudowy zintegrowany z klawiszem łącznika. I powiem Wam, że bardzo dobrze, bo po pierwsze, ja bardzo lubię to rozwiązanie, bo jest najzwyczajniej w świecie wygodne, komfortowe w użytkowaniu, a po drugie, ten czytnik działa naprawdę dobrze, sprawnie, szybko i pewnie. Całkiem przyzwoicie działa również układ rozpoznawania twarzy, no ale wiadomo, nie jest to tak pewne zabezpieczenie jak czytnik linii papilarnych. Ten całkiem przyzwoity wyświetlacz prezentuje nam interfejs MIUI wersji 13, ale bazujący na Androidzie 11. No i to już wygląda tak sobie średnio, bo no Android 11 jeszcze, a poprawki z początku tego roku, ze stycznia 2022. No cóż, tutaj jakiegoś specjalnego szału niestety nie ma. Natomiast sam interfejs oceniłbym raczej pozytywnie, lubię go. Jest dosyć prosty, jest przejrzysty. Oczywiście na start dostajemy kilka dodatkowych aplikacji, na przykład TikToka, Facebooka, Amazon, Spotify. Wiadomo, większość z nich i tak zostawimy, bo po prostu wielu z nas ich używa. A jeżeli nie chcemy, to niestety musimy sobie ten telefon z nich oczyścić. Jeżeli chodzi o stronę wizualną MIUI 13, interfejs jest prosty, schludny i czytelny. Tutaj naprawdę narzekać nie będę. W sumie nie będę też narzekać na wydajność. Mamy tutaj Snapdragona 695 wspieranego przez pamięci 6 plus 128, aczkolwiek ten telefon może mieć również 8 GB RAM-u, jeżeli dopłacicie. Ja jednak testowałem tą najtańszą wersję i w sumie okazało się, że jest całkiem nieźle. Smartfon pracuje płynnie i dosyć sprawnie, ciąga nawet mocniejsze gry, chociażby Asphalt 9. Jeżeli chodzi o emisję ciepła, to też jakiegoś strasznego dramatu nie ma i co najważniejsze, throttlingu też raczej tutaj nie doświadczymy i nie zauważymy nawet w stres testach. Jeżeli chodzi o pamięć wewnętrzną, no to cóż, 128, czyli realnie nieco ponad 90 giga do dyspozycji, ale mamy możliwość użycia karty microSD, niestety kosztem rezygnowania z Dual SIM. Dlatego myślę, że lepiej od razu dołożyć i kupić wersję, która ma i 8 giga RAM-u
i 256 giga pamięci wewnętrznej. Po prostu będzie bardziej przyszłościowa, wystarczy nam na dłużej, pamięć zapchamy nieco później. Telefon cieszy również dodatkowym wyposażeniem. Mamy tutaj nadajnik podczerwieni, który pozwala zamienić nam smartfon w pilota do sterowania chociażby telewizorem, czy dekoderem, czy Blu-rayem i tak dalej. Mamy, jak widzicie, mini jacka. Producent nie zapomniał naturalnie o NFC. Jest nawet radyjko FM. No i są głośniki stereo. Niestety z tym wiąże się pewna specyficzna przypadłość tego telefonu. Nie rozbierałem go, ale mam wrażenie, że drugi z głośników stereo, ten umieszczony na górnej ściance, jest jednocześnie głośnikiem słuchawkowym, tylko ma dodatkowe wyloty dorobione u góry. Z jednej strony fajnie, bo mamy dwa głośniki, ale z drugiej niestety może to być irytujące, bo wszyscy wokół, kiedy trzymamy telefon przy uchu, słyszą, o czym rozmawiamy, słyszą naszego rozmówcę, bo głos wydobywa się również z otworów na górnej ściance i to niestety dosyć donośnie. Dla mnie ta cecha niestety skreśla ten smartfon. Przynajmniej w roli narzędzia komunikacyjnego, bo do grania, do przeglądania internetu to oczywiście nadal on się znakomicie nadaje. Szkoda, że to tak spnocono, ponieważ jakość dźwięku ogólnie jest całkiem przyzwoita. Nie zauważyłem, żeby ten telefon miał jakieś problemy z utrzymywaniem łączności podczas rozmowy czy podczas zestawiania połączenia. Wszystkie inne moduły również spisują się bez zarzutu, więc nie rozumiem, totalnie nie rozumiem tej wpadki, do jakiej tutaj dopuszczono, konstruując ten smartfon. Naprawdę korci mnie, żeby rozebrać, ale oszczędzę tego producentowi. Wystarczy to, co już powiedziałem, już pewnie i tak więcej pokotestować nie będę. Oczywiście heheszki, ale wróćmy do naszego smartfona, który oprócz tego wszystkiego, co wymieniłem, ma też całkiem fajny akumulator. 5000 mAh to typowa wartość obecnie na rynku pośród średniaków i typowe są również osiągi tego akumulatora. Ten telefon spokojnie jest w stanie pracować 2 dni. Jak go mocno obciążycie, to jeden dzień bez problemu popracuje, ale tu do kompletu dostajemy jeszcze ładowarkę. Ja wiem, że teraz to jest coraz rzadsze i już nawet ze średniaków powoli ładowarki zaczynają znikać, co jest totalnym nonsensem, a tu dostajemy szybką ładowarkę o mocy 67 W. Ona jest niemała, ona nie jest nielekka, ale bardzo szybko ładuje ten smartfon. W praktyce nieco ponad 40 minut od zera, ale wiadomo, nigdy baterii do zera raczej nie rozładowujemy i zwykle zaczynamy to ładowanie, jak tam mamy te kilkanaście procent, a wtedy oczywiście ten czas jeszcze się skróci, czyli realnie możecie przyjmować, że pół godzinki i macie go naładowanego. A skoro wspomniałem o zestawie, to jeszcze dodam, że w komplecie znajdziecie również silikonowy pokrowiec, który uchroni te ładne całkiem plecki przed ewentualnymi zarysowaniami. A teraz pora przejść już do aparatu fotograficznego, bo zapowiada się naprawdę na bogato. Główna matryca 108 megapikseli, przysłona 1.9, czyli standardik, do tego szeroki kąt 8 megapikseli, 118 stopni pole widzenia, przysłona 2.2. No jest ok. I na dokładkę, no wiadomo, trzeba było czymś ramkę wypełnić, więc dołożyli znowu 2-megowy aparacik do makro z przysłoną 2.4. Trochę szkoda, że zabrakło teleobiektywu, ale w niedrogim telefonie raczej go nie wymagam. Gorzej, że zabrakło też optycznej stabilizacji obrazu, jest jedynie cyfrowa. 108 megapikseli zapowiada cuda na kiju, a w praktyce to jest tak w miarę przeciętnie. Rzekłbym, że adekwatnie do ceny telefonu. Wydawało mi się, że zdjęcia będą bogatsze w detale, będą trochę lepiej doświetlone, ale w sumie w dzień jest jak najbardziej ok. Tutaj narzekać raczej nie ma na co, natomiast wieczorem no to już słabo. Widać szum, tracimy sporo detali, kolory też bywają przekłamane. Cóż, zdecydowanie nie jest to smartfon do fotografowania po zmroku. Wiadomo, powiecie, że to tanie urządzenie. No dobra, ale mogłoby być chociaż odrobinkę lepiej. O aparacie szerokokątnym to już nie wspominam, bo kiedy zrobi się ciemno, darujcie sobie korzystanie z niego. W dzień jak najbardziej można używać szerokiego kąta, ale po zmroku jest on jeszcze słabszy niż aparat główny, co w sumie jest oczywiste, chociażby biorąc pod uwagę przysłonę i specyfikę aparatu szerokokątnego. Jeżeli chodzi o makro, no to cóż, jest jak jest. Aparacik robi jakieś tam zdjęcia, coś tam nim sfotografujecie, ale również szału nie będzie, do zachwytu trochę jeszcze brakuje. Selfiaki robi z kolei 16-megapikselowy aparat z przysłoną 2.4 schowany w ekranowym otworku. Selfiaki są jak najbardziej poprawne. Tutaj w sumie specjalnie na nic nie będę narzekał. Nawet rozmywanie tła przy zdjęciach selfie jest całkiem tutaj przyzwoite, chociaż robione jednym obiektywem. Wiadomo, po zmroku będzie gorzej, ale też nie dramatycznie, biorąc pod uwagę, że oczywiście mówimy o aparacie przednim. Jeżeli chodzi o nagrywanie wideo, no cóż, rzecz dla minimalistów.
Nagramy maksymalnie Full HD przy 30 klatkach. No cóż, tak trochę nie bardzo jest tu o czym mówić, ale powiedzmy, że filmy również są poprawne. Chociaż ścieżkę dźwiękową to akurat tutaj bym poprawił, mogłaby być o niebo lepsza nawet przy tym Full HD. No i teraz pytanie, czy ja Wam polecę ten smartfon? Kosztuje on 1500 albo 1700, oczywiście bez złotówki. Odpowiednio za wersję 628 albo 8256 giga. Ja bym rozpatrywał raczej ten droższy wariant z większymi pamięciami. No cóż, przy tej cenie to on ma sporą konkurencję. Na pewno ten telefon bardzo fajnie wygląda, choć nie jest niestety wodoszczelny i bardzo szybko się brudzi. Na pewno ma świetny czytnik linii papilarnych i bardzo dobry wyświetlacz. Ma też przyzwoity akumulator i szybkie ładowanie oraz odpowiednią ładowarkę w komplecie. Jest bogato wyposażony, bo poza tym, co telefon mieć powinien, ma także nadajnik podczerwieni, ma radyjko, ma mini jacka, ma miejsce na microSD, czyli w zasadzie tutaj niczego nie brakuje. O NFC to już nie wspominam, bo to jest przy tej cenie oczywista oczywistość. Są dwa głośniki i to całkiem donośnie grające. No i niestety telefon ma pewien duży minus, mianowicie taki, że wszyscy wokół słyszą, co nasz rozmówca do nas mówi, bo po prostu dźwięk wydobywa się z otworów na górnej ściance telefonu. Jeżeli Wam to nie przeszkadza, to przy tej cenie jest to całkiem niezła propozycja, chociaż aparat fotograficzny, no cóż, muszę go nazwać mocno przeciętnym, szczególnie, że zdjęcia nocne są po prostu słabe, a filmy można nagrywać wyłącznie w Full HD. W 2022 roku to tak. W budżetowcu jeszcze bym ścierpiał, ale tu już mamy półtora koła. Nie, brak 4K jest moim zdaniem sporym tutaj niedociągnięciem. Jeżeli chodzi o wydajność, jest całkiem spoko, telefon się nie grzeje, pracuje stabilnie, nie ma throttlingu, także pograć się na nim da całkiem sympatycznie, a do jakości wykonania trudno mieć jakiekolwiek zastrzeżenia. Czyli podsumowując, nie jest wcale źle, ale mogłoby być w wielu aspektach jeszcze lepiej. I to już koniec naszego spotkania z Poco X4 Pro. Bardzo dziękuję Wam za oglądanie i zapraszam na kolejne produkcje. Do zobaczenia. Cześć.